Siemano wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale z gry Ark Survival. No i sporo się zmieniło od ostatniego odcinka, bo postawiłem już do końca mur oraz zacząłem już zajmować się bardziej domkiem. Na pewno postawię agregat chemistry, bench, lodówkę. Nie wiem, czy te fabrykatory i te smithy były na ostatnim odcinku, no ale nieważne. Poza tym jeszcze udało mi się też oswoić megaterium. Jedno mam jeszcze w zapasie tutaj, lecz ono jest tragiczne, więc nie będę go brał. Po prostu podmieniłem sobie, bo widziałem, że wyszedł mi mężczyzna, więc po prostu podmienię tego mężczyznę. No i będę dalej robił armię na Broodmother. A dzisiaj będziemy lecieli sobie po konia oczywiście. Myślę, że przydałby się jeszcze teleporter taki poręczny. To będzie to. Wszystkie itemy oczywiście mam. Właśnie, bo jeszcze też trochę metalu pofarmiłem. Zobaczmy, ile mam w tym momencie. 24 przetopionego, ale bardzo, bardzo dużo surowego. I też sporo mi poszło, bo craftowałem też strzałki. Najlepsze, bo udało mi się pójść sobie chwilę pobawić się z meduzami i pozabijacie. Poza tym wtrafiłem legendarny schemat na siodło na Tuso, czyli kałamarnice. Tutaj widzę, że fajne blueprinty. No ale najpierw trzeba to iść odłożyć i myślę, że widzimy się już na innej mapie, gdzie jest więcej dużo koni. No i dobra, jestem już na innej mapie. Teraz muszę tylko poukładać zestaw z broni i zapomniałem wziąć ze sobą zbrojki. Niestety nie przeżyłem, ale no jakby co, to jak wrócę, to sobie skraftuję. Teraz lecimy na prawy górny róg, żeby zebrać trochę marchewek i będziemy oswajali sporą ilość koni. No i dobra, jestem już na Highlandsach. Ogólnie po drodze zauważyłem, że chodzi sobie tutaj Giganotosaurus na 150 poziomie, więc bardzo, bardzo silny. I oczywiście kilka marchewek zabieram i lecimy szukać jakichś koni. Tutaj już niedaleko nie widziałem jednego, jest tutaj jeden koń. To jest nawet jednorożec, jest bardzo, bardzo fajnie. Tylko obawiam się tego. Okej, oswoił się szybko, więc o to się nie muszę martwić. No bo jednak marchewki są bardzo efektowne na konie, no i też jednorożce. Zobaczmy sobie jego statystyki. 17 w mele, 18 w wagę. No dobra, teraz chowam go sobie do pokebola. Idę szukać kolejnych koni. Najlepiej na 150 poziomach, żeby dobrze je wybridować. Okej, latają sobie na plaży. Zauważyłem, że są tutaj zdechy bazilozaury, które dają oczywiście spleśniałe mięso, które bardzo, bardzo mi się przyda na pewno. Więc trochę tego zbiorę w bazie, że sobie pozbieram moimi dinozaurami narkobery i będę miał mnóstwo narkotyków z tego. Ok, znalazłem kolejną fajną zdobycz, którą jest ichthyosaurus na 180 poziomie. Ja już sobie przygotowałem mięso, dostaję 35%. Czy ja mam jakiegoś prima? I na ile ty się oswoisz na dwa surowe mięsa, czyli wystarczyłoby jeden prime. Tutaj widzę, że chodzą sobie brontozaury, więc ja je szybko ubiję i zaraz oswoimy ichthyosaura. No i dobra, ogarnąłem już sobie surowego prima. Tutaj widzę, że ichthyo może się już oswoić. 194 poziom po oswojeniu. Oczywiście chowam to do Soltropa. No i idę szukać kolejnych koni. Okej, znalazłem już stado koni. Jeszcze nie sprawdzałem ich poziomów, ale muszę tylko sobie zmienić marchewki na końcówkę. Tu już sobie mogę też dać jakiegoś steaka, żeby sobie móc odradzać hapsa jakby co. 103,5, 104,5 i tam w oddali 135 poziom. Zacznijmy od tego 135 konia na jedną marchewkę, więc bardzo fajnie. Nie wiem, czy ten też będzie na jedną marchewkę. Też będzie na jedną marchewkę. Spróbujmy. Ajajajajaj, uciekł mi
To jest do... Nie, to nie jest nawet do pary. No dobra, trzeba go teraz śledzić. Ale też mogę od razu polecieć, zobaczyć, gdzie jest ten drugi koń. O dobra, jest tutaj. I czy on będzie do pary? Tak, on jest do pary, więc muszę go koniecznie oswoić. No i dobra. Kurde. Dobra, znalazłem z powrotem tego pierwszego konia, który mi uciekł. No brakuje tutaj trochę tego stroju kamuflującego, który mógłby trochę jednak dać. Żebyś tylko tego nie przestraszył, tego pteranodona. I uwaga. Udało się. Świetnie. Od razu wezmę sobie trochę więcej tych piłek, solsów. No i lecimy po kolejnego konia. No i dobra, znalazłem z powrotem tego najważniejszego konia. Podejście numer 2. Myślę, że powinno się udać. Tylko nie mogę na shifcie podbiec do niego. Najlepiej na kucaku. Na pierwszej kamerze jest oswojony kolejny koń. Dobra, jestem już z powrotem. I teraz przydałoby się stworzyć sobie jakiś teleporter. Potrzebuję 17 elektroniki. Dobra, myślę, że go sobie wezmę. Tylko muszę zmienić mu ustawienia na to, żeby to były tylko playersi. No i oczywiście tepamy się na metal. W sumie nie, można do pierwszego lepszego obelisku. Będę miał już teleporter w arce. Co tu robi Janotpitek? I żaba. Mieli się nie tepać. Nie wiem, czemu się tepnęli. Ja oczywiście teraz muszę to wszystko wyjąć. Widzimy się, jak już to wyjmę. No i dobra, już wszystko sobie wyjąłem. Mam wszystko w ekwipunku. Dinozaury też pochowałem. Można wrócić sobie teraz do bazy. Ja tutaj tylko włączę z powrotem, żeby Players and Dino. No i ja tutaj wszystko jeszcze wyrzucę i za chwileczkę będę się żegnał. No i dobra, ja już tu wszystko ułożyłem. Tak na razie prezentuje się moje zoo, można tak to nazwać. Tam jeszcze z tyłu oczywiście była sobie delfin. No i co? Ja wam dziękuję. Do usłyszenia się w kolejnych odcinkach i siema.